Witam. Tym razem z książką w języku francuskim. Éclairage pour aquarium. Czyli oświetlenie do akwarium. Widzieliście już taką książeczkę w wersji polskiej. Tym razem mam wersję wersji francuskiej, jak widzicie zresztą y, tytuł Novo Tube, Nouveau Combi Tube trocal. Firma być może. Firma Denerel Ale to nie jest istotne. Tu chodzi o oświetlenie do akwarium, więc lecimy dalej. Ehm. Em. d'akwarium d'aquarium m trocal dot m le soleil. Czyli Wasze rośliny akwariowe lubią. M to jest lubią trokal, czyli no firmę, która występuje, która była może yy, albo system oświetleniowy. Tak jak inne lubią, czy inni lubią słońce. I tu widzicie różne rodzaje są tego oświetlenia. Znaczy rodzaje. Po prostu jest pokazane, do czego służy oświetlenie i opis cały o, o oświetleniu, po prostu do akwariów. Jak widzicie, różne rodzaje są do różnych rodzajów akwarii. Od jaśniejszych do ciemniejszych i tak dalej. Są ciemniejsze, jaśniejsze do ryb, żeby lepsze kolory były, żeby lepsze wybarwienie do roślin też, żeby były lepsze wybarwienia, wzrost roślin i tak dalej. Także o, kolorystyka roślin i tak dalej. Dwie kartki, czy mi się wydaje? Nie, wydawało mi się. Um, trokal Plus um, to jest Trokal Plus, czyli um, lampy. Przypuszczam, że firmy. Zobaczcie, to taki kolor żółty. To są um, zastępują słońce. Jak widzicie, promienie słońca zastępują. Różne odcienie są też, bo czasem jaśnie, od, ja, od ciemniejszego do jaśniejszego i od jaśniejszego do ciemniejszego, też musi imitować to, że jakby wstaje słońce, potem jest na samej górze i jest troszkę niżej i po prostu zachód. Także to też jest bardzo istotne żeby te przechodzenie z jasnego do z ciemniejszego, do jasnego, do mocno jasnego i do ciemniejszego, żeby to było w sposób łagodny, a nie brutalny, że tak powiem. Dlatego są takie, jak widzicie, różne odcienie i tak dalej, różne wybarwienie, różne moce są też tej lampy, tych lamp, różne... Yy... Jakby to powiedzieć, no wszystko, nie? Zobaczcie, różne promieniowania są, nie? Dla roślin, dla stworzeń, dla wody też, dla bakterii, które są w wodzie, dla tych zwierząt, które tam żyją w tej wodzie. Trokal, Kombi, Kongo, White, czyli białe. To jest światło białe. Yy, Kongo, czyli takie światło przypominające słońce w Kongo, można tak powiedzieć. Potem macie Amazon, bo Trokal to chyba system, na którym świeci ta Jarzeniówka, czy co? W każdym bądź razie to nie jest istotne. Istotne jest to, że nam chodzi o jasność światła, jakie daje, jakie daje firm, firmie firmy tej Jarzeniówka do akwarii. Amazon to będzie prawdopodobnie jasność światła amazonińskiego. Czyli takie, jak jest w Amazonii, w tym kraju, w tych krajach gorących. Potem mamy day. Day to jest dzień. No oczywiście to będzie po angielsku. No to znowu z angielskiego jest wzięte, bo niektóre słowa są użyte z angielskiego, ponieważ nie tylko Francuzi to czytają, ale również i Anglicy. Więc jak szukają czegoś, to muszą wiedzieć, jak. Czego szukają, i tak dalej, żeby wiedzieć, jak się porozumieć. I przez to tłumaczenie może być też, yy, nazwy yy, mogą być po angielsku. E. Quan plus, to jest tak jakby kwan yy, plus. E. Jakby kąt plus, czy coś takiego. No, w każdym bądź razie, jak widzicie, różne odcienie są tych lamp. Już samo to, że mamy tutaj odcień taki troszkę żółtawy, troszkę biały i różowy, to też jest potrzebne do syntetyzowania wapnia i tak dalej. Dlatego, tak ważne jest to oświetlenie, żeby to. Wszystko wiedzieć na ten temat. Kombi tube to widzicie różne tabelki. To jest po to, żeby też dopasować do swojego akwarium, co jest wam potrzebne. Czy tylko do roślin, czy również do zwierząt wodnych, czy i do roślin i do zwierząt wodnych. Jakie macie? Czy macie ryby, czy macie również krewetki? W tym samym akwarium? Czy macie też jeszcze inne? Jakieś tam glonojady, czy coś takiego? Eee. Super. Tego nie będę czytać. To pominę. To pominę. O. A przeczytam po prostu. No hall. Super deluxe. Pour une lumière. Claire. Et. Activi de Plomb um, Hall to jest tak jakby nie wiem co nie wiem, super um, deluxe, czyli super deluxe dla światła jasnego i aktywującego Wasze rośliny. Widzicie, troszkę zapomniałam już język francuski, ponieważ go używałam bardzo dawno, i teraz już przetłumaczyć to jest po prostu. Sama widzę, że to jest troszkę no, trzeba liczyć się z tym, że będzie troszkę dukania, po prostu, nie? Ale jakoś dałam radę. Więc chyba nie jest najgorzej, aczkolwiek zapraszam już tym razem do oceny filmiku. Oraz do oceny, no do oceny filmiku, raczej filmiku, bo, bo co, języka francuskiego, chyba że ktoś z Was umie język francuski lepiej jak ja, bo no ja już nie wiem. No ale to dobra, nieważne. Jak widzicie, książka jest bardzo fajna, bardzo fajnie opisana wszystkie systemy oświetleniowe, znaczy systemy. Wszystkie lampy, jakie są raczej jarzeniówki i całe oświetlenie jest opisane w jednej książce zawarte, jak widzieliście i bardzo dużo można się na ten temat na temat danej lampy potrzebnej y, jarzeniówki można się dowiedzieć dużo rzeczy z tym, że macie istnieje taka książka w wersji polskiej, jak i w wersji francuskiej Również w innych językach. Widzicie to? F to jest francuski. Jakby było tutaj pl w takiej krateczce, w takim kółeczku, to by było polski język. No, nie mam. Akurat Wam już pokazałam, także widzieliście na pewno, ale nie zwróciłam uwagi że na ten symbol. Jak się patrzy na ten symbol, musicie patrzeć w chwili, kiedy bierzecie książ książeczki tego typu, darmowe, to musicie szukać zawsze na symbol, co jest napisane na, w kółeczku, bo jeżeli traficie na obcy język, którego nie w ogóle nie znacie, no to niestety przeczytacie książkę, ale bez jej zrozumienia. Więc trzeba patrzeć na symbole, które są. Yy, w zakreślone takim kółeczkiem czasem może pani w sklepie lub pan w sklepie zoologicznym też wam wskazać gdzie jest wasz gdzie jest książeczka taka darmowa yy, z odpowiadająca waszemu językowi bo możecie trafić na przykład na chiński co będzie po prostu symbol takie wzorki a chińskiego niestety tylko Chińczycy mogą to zrozumieć, a wy nie. Więc takie coś, jeżeli nie będzie w waszym języku, to będzie wam, będzie wam zbędne i będzie tylko zaśmiecało wasz pokój. Żebyście nie mieli zbędnego czegoś, nie wyrzucali zbyt niepotrzebnie, to trzeba patrzeć właśnie na symbole. Bo inaczej można się. Co z tego, że popatrzycie na przykład na obrazki. Obrazki to nie wszystko. Ja obrazki to wam pokazuję na filmikach już, więc starczy, że na filmikach wam pokazuję wszystko od A do Z. Więc trzeba patrzeć na symbole, czy książka jest opisana w języku francuskim, czy książka jest opisana w języku polskim, albo w waszym w języku, który. W waszym języku, który wy używacie na co dzień. Dobra. Myślę, że już wszystko wytłumaczyłam. Chyba powiedziałam wszystko, co można było powiedzieć. Więc teraz naprawdę jesteście już oświeceni. Jeszcze będę dalej mówić, bo to nie koniec, bo w ogóle książki i wszystko. I wszystko, co jest o zwierzętach związane, to jest po prostu temat rzeka, jak już mówiłam. I teraz życzę naprawdę łapki w górę i do kolejnego wideo.